I witam serdecznie w tym odcinku setka. Cofamy się do szalonych lat 90. I teraz umysły otwórzcie, open your mind i powiecie, co działo się w latach 90. Cofnijcie się i pomyślcie, to ja wam powiem. Lipa była jak sto, była taka lipa u nas, że no była masakra. A zobaczcie, BM-y już tak wyglądały. 9-7 rok, rekin ze skrzelami prawdziwy. Tak za dzieciaka się jarałem tym samochodem. Nie jarałem się. Ale jak teraz dorosłem, zacząłem dostrzegać ten wypas. Powiem krótko. Za dzieciaka myślałem, że to jest ogromne cabrio. Teraz jak trochę dorosłem, to mówię, to jest miniaturka. Ale zobaczcie tą linię. Zobaczcie tą stylizację odważną. Oskar wam teraz pokażę tego wypasa. Dwa i pół motor tu siedzi, tak! A czemu? Bo tak powiedziałem. Dlaczego? Bo tak. Zobaczcie, ładnie czarny grill, delikatnie przyciemniane lampki i ten zderzak mi taki wygląda, jakby on nie był oryginalny, jakby on był od innego auta. Natomiast powiem szczerze, wygląda to całkiem dobrze. Gleba taka, tak, że obciera w pizdiet, czy jak obciera, to znaczy, że jest bardzo dobrze obniżone. Wypasione AC sznycerki, oczywiście oryginalne, tak? 10 koła kosztują te felgi z oponami ze 12, a samo auto 4. Czyli dycha plus 2 plus 4, 16. Właściciel nie ma prawa jazdy, przywiózł go ojciec. Takie jaja. Słuchajcie, ładnie zaciski pomalowane na generalnie na czerwono. Fajne, duże szparki tu między maską a zderzakiem. No ale kurwa, taka gleba, że każdy hopek zahaczony, każda studzienka zahaczona. Każdy krawędnik zahaczony. Idziemy dalej, Oskar. A to tak ma być. Tak ma być. Sznycerki, ładnie to wygląda wszystko. Wzór felg naprawdę do tego auta pasuje rewelacyjnie. Idziemy dalej. I to są właśnie te ogromne skrzela rekinowate. I od tego tu się wszystko zaczęło. Zobaczcie to. No na botyku tak ogromny znaczek BMW. No jak oni byli odważni. Chociaż teraz to dopiero robią takie te samochody, że teraz to dopiero są odważni. Zobaczcie tego kabrioletika. Nie będziemy pokazywali, jak auto wygląda z dachem zarzuconym, bo nam się nie chce zarzucać dachu, a po drugie jest 30 stopni i kabrio to kabrio! Przechodzimy już do tyłu i przez przypadek zacząłem klamkę. Klamta wygląda jak z dużego Fiat X-a. Tu tankujemy paliwo, tu wkładamy pistolet. Chyba to się okazuje, że prawie na siedzenia się leje, ale nieważne. Idziemy do tyłu, chodź Oskar, bo pobiegłeś za daleko, jeszcze nie powiedzieliśmy o tylnej felgze. Tylnia felga oczywiście na szerokim rancie. Tylnia szersza, tylnia ładniejsza, bo szersza, większy lat. Gleba jest jak byk, piękny srebrny kolor, ja też mam auto w srebrnym kolorze i powiem tak, to naprawdę jest WT plusów. Nie widać kurwa rys, nie widać zarysowań, nie widać nic. Auto generalnie może być tydzień niemyte i wygląda na ładne, czyste, natomiast ja i tak myję codziennie. Pokażemy w tej padaczce bagażnik, chociaż nigdy nie pokazujemy, to teraz pokażemy. Jest wuchte miejsca! Jest wuchte miejsca i powiem wam tak. Zobaczcie to. Zobaczcie te naklejki. Ły, panie. Zamiast spoilera, naklejki ważą 15 kilo. Dociskałem tą maszynę. Zobaczcie to. No zobaczcie ten bajer. No, światło stop na kapie z tyłu. Pokaż, jak to jest podłączone. Kto to podłączył? Ło, to pewno mój kumpel podłączał. Pul, tu się wyciąga. Nie no, pana, kochani. Zobaczcie. No jest bajka. Tył jest podobny, choć Oskar, skupimy się na tyle. Tył, jak już to kiedyś śpiewał Soku w piosence, tył jest podobny zupełnie do nikogo. Ubrał się kurwa na fioletowo i dresowo. Ten krótko, no do niczego nie przypomina to niczego.
czy jest ładny, ciężko stwierdzić, czy jest brzydki, też ciężko stwierdzić. Natomiast powiem krótko. Bema na tu napęd musi być i tyle. Te wszystkie naprzód napęd nowe, co wyprodukowali tą dwójkę w tym takim jak Meriva wygląda, to jest shit. A to jest prawdziwa Bema, tył napęd, gleba, cabrio. Zobaczcie tego unczota, pytam się Oskar, zwieje ci Oskar, Oskar przewiany już tak, szyja przewiana, nie? Przewiane. I zobaczcie tego unczocika, pyk! Co to mini unczocik jest? Tu by można było normalnie z tym ping-ponga, pyk, pyk, pyk. Ale na wypadek. Mini winczocik, a zobaczymy, czy się sprawdza. Wie jak ujdzie, ja już to wiem. Ale powiem wam tak, generalnie, no bajka. No przecież to wygląda to naprawdę dobrze. Powiem, to jest cabrio. To nie musi mieć 700 koni. Tu sobie jedziemy wolno, bulwarowo. Cieszymy się wiatrem, który daje nam we włosy. Zaraz wszyscy osiwiejemy, zaraz nam włosy powypadają i nie będzie już tego. Więc cieszmy się życiem i bawmy się tym wypasem. Pyk! O Jezu, panie, jak to się dziwi, zamyko. To jest igła, nigdy nie było bite, dwa razy tylko. Mamy tu z tyłu też antenkę. Mamy antenkę. Silnika nie pokazujemy, bo to się z tym wichajcem, ją otworzymy maski. Natomiast zobaczcie ten bajer. Tu się zapala światła. Pyk, 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 pyk. Skórki, czarno to wygląda. Czarno, no nie wygląda to czarno. Nie wygląda to tragicznie. Wizualnie, to powiem szczerze. Na wypasie. Jechaliśmy teraz na miejsce nagrań 4 godziny i wszyscy się oglądali. Oskar żygał, dlatego chyba. Taką ma Wiksa. Dobra, podejdźmy. A teraz mi się przypomniało, słuchajcie, to kiedyś idziemy na WF w podstawówce, nie? I mieliśmy takiego kumpla, aparat jak nic, aparat twój, nie? I my wiedzieliśmy, że on to zrobi. I my, jak się przebieraliśmy na WF, żeby ćwiczyć, podłożyliśmy mu taką petardę dużą, nie? I koło tej petardy położyliśmy taką zaryskę. Tej, słuchajcie, kończymy WF, kurwa, nie? Przebieramy się, wbiega nasz ziomek, nie? I on tak, a my już wiedzieliśmy, że on to zrobi. Ty, kurwa, komuś wypadła petarda! Idziemy wyjebać do kibla! On chodzi, my za nim. Kibel, klapik zamknięty, spukane. Mija 4 sekundy, jak wypierdoliło na sali gimnastycznej. Laksa się lała, bo szambo wyjebało. Bo się stwierdziłem przed chwilą, dałem się od razu wspomniał ten zapach i od razu wspomnienia z młodości. Bema ładna srebrna. Zapraszam na przejażdżkę, przebieram się za szlaufa, żeby nie było, że z Oskarem się liżemy po tych, po torbach. Słuchaj, lepiej jechać z paszczetem, nie, niż bawić się torbą. Remember. Jedziemy! Oczywiście powiem krótko, podniesiłem się, żartowaliśmy, że to jest 2,5. To jest 1,8 IF. To jest silnik z mojej młodości, ja powiem tak. To jest dobry silnik. Natomiast niektórzy go dali kiedyś, już tak go dali, że 1,8 IS, bo to jest 140, tak? To robi tak, kupę hałasu, kupę paliwa i nic poza tym, sprawdzimy to. Kurwa, nie ma tragedii, ale szlauf też nie urywa. Ale dobra, jak już byłem, to jest cabrio, tak? My sobie jedziemy z Oskariksem, ja na szlaufie, na bujance tu, tak? Oskar podjarany, że go kurwa szlauf wiezie. No liczymy sobie na bujance, no i pasuje. Widać, że windshot nic nie daje, szyby do góry też nic nie dają. Oskar jest już połamany, już go szczeliło reumatyzm, jutro mi będzie dzwonił. Czemo, dej na maść, dej na maść. Nie ma, nie ma na maść. Taki szef to... Dej mi roboty, cześć. Złoto. Lecimy sobie na bujance Z-ką. 9-7 rok. Jezu, i tu wszyscy patrzą. To wtedy jak żeście jechali, co się wtedy działo. To dopiero... Maniury skakiwały pod palety. Podjeżdżali. To penery jeździły przy kogo, bo stać 97 na takie coś. Tam Armeńcy u nas zapierdalali pod blokiem BMW-ami, kurwa, Polacy jeździli, kurwa, jakimiś, kurwa, szlaufami. No tak, tak było, kurwa, pamiętam, że z Łazarza poza. Nie będzie godą. Sam jeździłem, to wiem. No jak? Szlauf trochę taki... To by to nie już szlafa chciał mieć. Ładnie to jedzie. Darmu damy to. Dobra, tramu damy.
idzie, idzie. Ty nawet mojtło! Uważaj, dobra, zwracam honor, mojtło na dwójce. To nawet mojej nie mojtnie. Ale ładnie sejdzie. Ty, no nie pije, nie puko, nie stuko, nie? No ładnie, no wyposażenie, no co mo, kurwa, czy przebieg ile? 68 tysięcy kilometrów. 168, kurwa. Wyposażenie, no mo, czy pokętła i tyle, no i chuj, tyle by wyposażenia. Ale cabrio. Jak słońce, to cabrio. Jak szlaufa brać, to tylko to cabrio. Jadę. Dobra, ostatnio. A więc tak, zakończenie, jedziemy na miasto. Ja stawiam żarcie. No i pasuje. Do widzenia. Taka dziewucha też to skarb. Tak. Kocham, ja oczywiście teraz dał znak, że teraz jedziemy. Ja oczywiście kocham BMW wizualnie. Tu nie można nic dodać. Wiadomo, jakoś może tam ciemne lustereczko, delikatne jakieś ciemne szybki, ale powiem krótko. Auto wygląda naprawdę zacnie. Podziękuję 123 za udostępnienie takiego wypasa. A czy one się psują, czy nie się nie psują? Ja tego nie wiem. BMW w ogóle lubią się zepsuć, no to na pewno się psuje. A eksploatacja tego auta, no wiadomo, że jest droga, bo ona się nas psuje. Ale kolor, gleba, felga, auto, powiedzmy się, skupmy się na wyglądzie, tak? Nie można nic zarzucić. Jest zrobiony z gustem, taktownie i taka prawda. Felgi, to jest aucie podstawa. Choćbyś zarzucił 7000 spoilerów, choćbyś dał 2000 naklejek, surround, digital, sun high five, coś jeszcze w ogóle, to i tak nic nie da. Jak nie zarzucisz felgi i nie zrobisz delikatnej gleby, to choćbyś najebał spoilerów 1500, choćbyś szyby przyciemnił, żeby było czarno jak w dupie, to i tak nic to nie da. Gleba i felga i szafę zamyka! I tym miłym akcentem kończę tą szaloną prezentację Zetki.